porzucony na zatracenie. Nautilus, określany tytanem głębin, wielki gość z kotwicą, który zawsze nią trafia i jest po prostu chodzącym stuniarzem? Chodzi mi o to, że gdyby był superbohaterem, pewnie nazwałby się Sissyman. Choć teraz wygląda w taki sposób, kiedyś był człowiekiem, którego losy są dość przykre, ale doprowadziły do powstania supporta, z którym ja osobiście najbardziej lubię grać na bocie. Ja na przykład jeszcze bardzo lubiłem nim grać w dżungli. Moi mili, dziś odpowiemy sobie na pytanie, kim jest Nautilus w świecie League of Legends. Zgodnie z prośbą, ten materiał jest zadedykowany dla Angel Beats. Pięknie dziękuję za wspieranie kanału i chylę swoje zakola w twoją stronę i przede wszystkim życzę bezpiecznej żeglugi oraz niezapominaniu o dziesięcinie, co by cię Nautilus nie zaatakował. O Nautilusie w zasadzie aż tak dużo nie wiadomo, jakby się mogło wydawać. Dla zdecydowanej większości mieszkańców Bilgewater jest on wręcz legendą, mityczną kreaturą, ścigającą i ściągającą na dno statki z całymi załogami, które nie zapłaciły dziesięciny. Choć nie zawsze cała załoga za to płaci, a czasem tylko kapitan. Być może zapytacie, czym jest dziesięcina? Już śpieszę z tłumaczeniem. Jest to symboliczne oddanie jakiejś monety, jakiegoś bogactwa, w hołdzie i takiej prezentacji szacunku do morza i jego potęgi. Robi się to po to, aby nie być ściganym przez moc brodatej damy, czyli Nagakeiburos, czy aktualnie robi się to bardziej, by nie być ściganym przez samego Nautilusa. Choć bohater jest tytułowany Tytanem Głębin, co jasne jest nazwą własną, technicznie rzecz biorąc, Tytanem nie jest. Tytani to legendarna i mityczna rasa, która według legend zstąpiła z niebios i zaatakowała cywilizację tamtejszej Ajonii i ludzie wstąpiwszy do świata duchowego zyskali moc i stali się Vastai Shairei, przodkami dzisiejszych Vastaiów. Oczywiście Vastaiowie czy Vastaianie to na przykład Ari czy Nami. I Tytani byli to przeciwnicy Vastai Shairei, którzy z nimi przegrali. Nautilus z kolei jest czymś zupełnie innym. Myślę, że spokojnie można go nazwać takim tworem, który jest manifestacją woli morza. Pierwotnie bohater był człowiekiem, którego imienia nikt nie pamięta, a sama nazwa Nautilus jest bardziej imieniem tworu, którym stał się później. Choć przez sporo czasu tamtejszy człowiek był żeglarzem, pamięta się go jako wyjątkowego nurka szukającego skarbów zatopionych w wrakach okrętów na dnie morza. Dokładnie robił to na cmentarzysku statków znajdującego się w wodach na południowym zachodzie wysp, na których oczywiście dziś mieści się Bilgewater. Znajdujące się tam wraki należały do załóg mających poszukiwać Ziemi Obiecanej, gdzie według legend można było wymienić bogactwo na nieśmiertelność. Stąd okręty pełne złota i kosztowności wypłynęły na morze, lecz zostały zatopione. Niestety nie wiemy dlaczego, choć można gdzieś tam się domyślać, że po prostu kapitanowie nie zapłacili dziesięciny i zostali na dno wraz ze statkami i skarbami ściągnięci przez moc morza. Ale to tylko luźna teoria. Stąd było to naturalne miejsce wielkiego zainteresowania osób chcących się wzbogacić. Kapitanowie i załogi poszukiwali nurków mogących zejść pod wodę i zagarnąć jak najwięcej kosztowności. Według legend najlepszym i największym dosłownie, gdyż mówię tutaj o gabarytach, był Nautilus. Po pierwsze, ze względu na swoje rozmiary i wagę bardzo szybko szedł na dno, a po drugie miał tak pojemne płuca, że mógł niezwykle długo wstrzymywać oddech. Nurek wynurzał się z ogromem skarbów i przy okazji jego usługi nie były drogie. Przyjmował skromną zapłatę i prosił, aby przy rozpoczęciu rejsu kapitan po prostu wyrzucił monetę za burtę celem uszanowania mocy i bezmiaru oceanu. Legenda w legendzie, gdyż był to przesąd, aczkolwiek przestrzegany przez wielu żeglarzy, czyli oddawanie po prostu dziesięciny. I tak mijały kolejne lata, podczas których Nautilus i inni nurkowie przeczesywali cmentarzysko, aż powoli zawarte tam bogactwa kurczyły się, przez co każda kolejna wyprawa stawała się mniej owocna w łupy. Jakby tego było mało, statek, na którym pływał Nautilus wraz z załogą i ich umowami, zostały podkupione ze względu na renomę wielkiego nurka. Nowy kapitan okazał się być gościem, który prawdopodobnie nie pochodził z Bilgewater i przybył na okręt wraz z wielkim strojem do nurkowania wykonanym z mosiądzu i żelaza.
Zbroja była specjalnie przygotowana do ciśnienia, dzięki czemu nurek z niej korzystający mógł dużo dłużej wytrzymać pod wodą czy zejść w niższe partie morza, by znaleźć jeszcze więcej skarbów. Tutaj musimy się na moment zatrzymać, gdyż warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, o którym bardzo mało osób wie. Przenieśmy się na moment do gry Ruined King, której akcja ma miejsce oczywiście na Wyspach Cienia i Pilgewater właśnie. Jest tam swoją drogą ogrom nawiązań do wielu postaci z League of Legends, niektóre bardziej oczywiste, inne o wiele cięższe do wyłapania. Podczas odkrywania tego, co Riot przygotowało dla nas w tym tytule, natrafiłem na gościa imieniem Linus, stojącego gdzieś z daleka od kogokolwiek w zasadzie. Był to żeglarz, nie posiadający zbyt dużego szacunku wśród kompanów ze względu na swoje słabe płuca. Niedaleko Linusa znajdujemy specjalną monetę, która w grze jest nazwana Złotą Dziesięciną. Jak się okazuje, jest to własność Linusa, który po zabraniu przez nas tej monety próbuje nas zaatakować. Ale wychodzi mu jak wychodzi, gdyż nie jest to zbyt wymagający przeciwnik. Dlaczego jednak o tym mówię? Ponieważ na skrzyni leży dziennik, gdzie mamy wspominanego człowieka imieniem Tom, największego i najbardziej postawnego z całej brygady, do której należał również Linus, który miał najpojemniejsze płuca, dzięki czemu samodzielnie wydobył spod wody już setki monet. Również do tego wszyscy omawiają koszty i zalety zakupu skafandra nurka, by szybciej wyciągnąć jeszcze więcej monet. Aczkolwiek zdania załogi były podzielone, lecz wygrały aspekty ekonomiczne, więc skafander zostanie zdobyty. Brzmi to bardzo podobnie do części historii, którą przytoczyłem przed momentem. Zatem, czy ludzkie imię Nautilusa to rzeczywiście Tom? Na pewno jest to co najmniej ciekawe nawiązanie, choć z tego co wiem, nigdy nie zostało to w żaden sposób potwierdzone. Choć byłby to świetny easter egg dla koneserów i wytrwałych, tak mimo wszystko, coś w tym wszystkim się niestety nie zgadza. Gdy pierwszy raz zobaczyłem imię Tom, mówię: mój Boże, no przecież to Nautilus jak nic. Niestety jest to ciężkie do ustalenia, bo choć nie znamy dokładnego wieku bohatera i jest on ograniczony do powstania Bilgewater, co daje nam tyle, że możemy określić, iż ma on maksymalnie 211 lat, tak w aktualnej fabule jest on już legendą, jakby był w umysłach żeglarzy od wielu, wielu dziesiątek czy nawet setek lat. Również bohater nie mógł znaleźć śladu po swojej załodze, co wydaje się przekreślać tę teorię. Lecz co ważne, w historii bohatera nie powiedziano, że załoga zginęła, a że po prostu nie mógł jej odnaleźć. Choć czasowo może się to nie zgadzać, sam temat Toma jest niezwykle ciekawy. Wróćmy jednak do tego, co w 100% o Nautilusie wiemy, a co nie jest moją teorią. Człowiek sprzeciwiał się wejścia do skafandra, lecz został siłą do niego umieszczony. Został wprowadzony do wody, lecz ku przerażeniu Nauta, kapitan nie zapłacił dziesięciny. I tak w przerażeniu szedł na dno i poczuł nieokreśloną, nieziemską siłę. Mroczne macki zaczęły oplątywać jego ciało, a bohater w rozpaczy chwycił się kotwicy, ostatniej rzeczy, która łączyła go z okrętem i jego załogą. Niestety i to nie wystarczyło. Łańcuch pękł i Nautilus został wciągnięty w najciemniejszą otchłań morza. Krzyczał, choć nikt nie słyszał jego głosu. I do tego stracił przytomność. Gdy się ocknął, nie był już człowiekiem, a jego ciało zostało połączone ze skafandrem, także stanowiło jedność. Dawny żeglarz nie wiedział, gdzie kończy się jego ciało, a zaczyna skafander. Nautilus nie był już człowiekiem. Pamiętał jednak nieofiarowaną dziesięcinę i w tamtym momencie przysiągł, że każdy będzie ją płacił, inaczej dosięgnie go gniew tytana głębin. Tutaj pozostaje nam bardzo istotna kwestia przy jego transformacji. Pewnie część z was w tym momencie, czy nawet na początku już materiału, się zastanawia: okej, panie Marweku, ale jak to jest, że Nautilus był człowiekiem? No tak przecież powiedziałeś. Sporym, muskularnym, lecz nadal człowiekiem. Jak to jest, że stał się tak ogromnym stworzeniem? Jego rozmiary były chociażby widoczne na Cinematiku New Dawn. Jeżeli takie pytanie zadaliście, to raz, że macie dobrego nosa, a dwa, poruszyliście bardzo ciężki temat. Choć nie jest to kwestia, której nie da się wyjaśnić. Na pewno Nautilus przez potęgę drzemiącą w morzu i brodatą damę został przekształcony i jego rozmiary o wiele się zwiększyły.
Co ciekawe, w starym kanonie League of Legends, co mało osób wie i w ogóle mało osób pamięta, widzieliśmy jego pierwotny skafander, będący zwykłych rozmiarów skafandrem. Po transformacji Nautilus urósł do ogromnych rozmiarów, jego skafander zmienił swoją formę. Co ciekawe, bohater urósł nawet nie do takich rozmiarów jak we wspominanym cinematiku Newton, gdyż jest on jeszcze większy. Jest on na tyle ogromny, że statek na jego tle wygląda jak sporawa zabawka. Skoro mamy już wyjaśnioną kwestię pancerza, przejdźmy do innej interesującej kwestii, którą z kolei już o wiele trudniej jest sensownie wyjaśnić. Nautilus przez lata podróżował do wybrzeży wysp i gdy do nich dotarł, okazało się, że nie znalazł śladu po swoim kapitanie ani załodze. Nie było na kim się zemścić, ani nie było życia, do którego mógł powrócić. Zemsta to jeszcze okej, ale zastanawia mnie, jak bohater ogromnych rozmiarów, wręcz można by go nazwać kolosem, tak sobie chodził gdzieś tam po wyspach i sprawdzał, co tam z załogą, co tam z jego dawnym życiem. Poza tym, jakby miał wrócić do dawnego życia. Raczej nie ma okrętów w League of Legends, na którym mógłby żeglować. No chyba, że jest, a ja o nim nie wiem. Generalnie ciężki temat. Tutaj mam wrażenie, że jest to coś, co zostało w jego historii ze starego kanonu League of Legends i powinno zostać usunięte, gdyż gryzie się z resztą. Niemniej, po tym fakcie Nautilus wrócił do morza i stał się karą dla kapitanów i ich załóg niepłacących dziesięciny. Choć z tego co wiemy, większość czasu spędza na dnie morza i nie do końca wiadomo, jak dowiaduje się o tym, że ktoś dziesięciny nie płaci. Prawdopodobnie jest to związane z magią bogini Nagakiburos. W każdym razie, tak jak już wspominałem, Nautilus stał się legendą. I co interesujące, doczekał się nawet swojej pieśni w Bilgewater. Znamy fragment, gdzie Nautilus się pojawia i jest to większa część zbioru określonego nazwą Pieśni o Rzezi. Cytując, gdy czerwona fala nadpłynie, czas naszych łowów nastanie. Wypatroszyć ich od stóp do głów. Pamiętaj, swej damie dary złóż, albo tytan głębin wyłowi się z mórz. Niemniej, bohater nie pojawia się zbyt często w fabule Runeterry. Aczkolwiek jedną z postaci, która go spotkała, jest Miss Fortunka, która znajdowała się na statku o nazwie Księżycowa Żmija, gdy Nautilus go zaatakował. Bohater, atakując swoją kotwicą, był w stanie przebić statek na pół tak, by jedna jego część wzbiła się lekko w powietrze. Załoga nie miała szans w takim starciu. Nawet opór i walka nie miałyby większego sensu. Również nie była to załoga stricte MF-ki i udało jej się uciec wraz z kompanem Rafenem. MF-ka nie była celem Nautilusa, a kapitan statku. Również wiemy, że kilku marynarzy miało przeżyć tą katastrofę, aczkolwiek sam kapitan został wzięty przez Nautilusa na dno morza. Drugą sytuacją, według doniesień, gdzie pojawił się Tytan, a która jest związana z ważnymi wydarzeniami w lidze, to sytuacja ataku nieumarłych i czarnej mgły na Bilgewater, gdzie bohater miał również kawałek od portu walczyć z nieumarłymi samą mgłą. I tym oto ładnym przejściem przejdźmy do relacji bohatera z innymi postaciami. Według Riot Games powiązani bohaterowie z Nautilusem to Fizz, Illaoi, Nami oraz Tamketch. Być może się zdziwicie, że nie ma tutaj MF-ki. No cóż, to nawiązanie nie jest stare, a względem lore można je uznać za całkiem świeże, choć bardziej ta relacja miałaby sens w odniesieniu do samej Kapitan Sary. No ale wróćmy do tych Riotowych, bo o MF-ce już sobie powiedzieliśmy. Jako że Nautilus jest legendą, to wcale nie jest dziwne, że tych relacji nie ma zbyt wiele. Co ważne, nie ma on interakcji do innych postaci w League of Legends, choć w karciance Legends of Runeterra już ma. Tak niestety spora część z nich pokazuje to, co by było, jakby jakaś postać go spotkała, albo co by było, jakby Nautilus do kogoś dołączył. W każdym razie pierwszą z czterech relacji jest ta z Fizzem i tutaj jest to bardzo krótki temat. Tytan zwyczajnie Fizza nienawidzi z całego serca. Nie tylko dlatego, że jest psotliwy, lecz również dlatego, że psoci się załogą, czasem zabierając ofiarowaną dziesięcinę. Powiem więcej, ta relacja jest bardzo ostra, nawet jedna z ostrzejszych w ogóle w League of Legends, gdyż Nautilus chciałby widzieć Fizza po prostu martwego. Drugie powiązanie dotyczy Illaoi i jest związane stricte z boginią Nagakiburos. O tym już mówiłem w trakcie tego materiału o brodatej damie i tak dalej, więc nie będę się powtarzał. Trzecia relacja z Nami. Lecz tutaj nie występuje w zasadzie nic poza jedną interakcją w karciance, która niczego nie wprowadza.
Nami ponadto pochodzi praktycznie z wód z drugiego końca Runtery, dlatego na ten moment bardzo ciężko jest określić w zasadzie skąd wzięła się ta relacja. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to w starym kanonie League of Legends był taki podział relacji na rywali i sojuszników. Wtedy Nami była rywalką Fizza. Niestety nie pamiętam, jak to było w stosunku do Nami i Nautilusa, ale może można tutaj uznać stwierdzenie: wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. W każdym razie kanonicznie nie mamy na to odpowiedzi. No chyba że pójdziemy torem, że obie postacie żyją w morzach świata League of Legends. No to okej. Okay. Tutaj nie mam na to kontrargumentu. Jednak czwarta i najciekawsza relacja to jest ta z Tamem Kenchem. Wiem, że wiele osób z was chciałaby materiał o Tamie Kenchu i w sytuacji, gdy już o nim wspominam, chciałbym coś więcej powiedzieć, ale niestety ta relacja to już w ogóle jest zagadka. Moi mili, to na tyle w temacie Nautilusa. Zostały mi jeszcze dwa materiały z dedykacją do nagrania, także możecie już powoli pisać w komentarzach, kogo chcecie następnego. Skoro lista się skończyła, to możemy spokojnie wrócić do tego, co było kiedyś. Czyli postać, którą najbardziej będziecie chcieli w komentarzach, będę o niej tworzył materiał. Dzięki moi mili za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!